Gorące pytania, Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i myślę, że warto tutaj przed rozmową, która jest za chwilę na naszej antenie, wziąć łyka wody. Ta woda zdecydowanie nie zaszkodzi, a ma czasem zbawienny wpływ na gardło, ale również na nasze środowisko i może o tym przede wszystkim, bo w naszym środowisku tej wody zaczyna brakować. Coraz częściej mówimy o suszy, o różnych rodzajach suszy, które przychodzą. No i ja państwu już za moment przeczytam nagłówki, które w mediach pojawiły się w ostatnich dniach właśnie w tym kontekście. O całej sprawie porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są Mateusz Barczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz Sławomir Brzuzek, ekspert do spraw ekologii, również dzień dobry, witam. Dzień dobry. No i panowie, ja tutaj od razu przytoczę te nagłówki, o których wspominałem przed momentem. Na Lubelszczyźnie, jak na pustyni, susza i silny wiatr powodują zamiecie pyłowe. Susza w Polsce, mamy jedną z najgorszych sytuacji od ponad 100 lat. Wisła pokazuje dno. Prognozy mówią o suszy, czy w Warszawie może zabraknąć wody. Nadciąga pogodowy kataklizm, hydrolodzy nie mają złudzeń, w Polsce będzie susza. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle? I co jest tego przyczyną, jeżeli odpowiedź na to wcześniejsze zagadnienie jest twierdząca? Sławomir Brzuzek. To rzeczywiście jest źle i o tym wiemy już od kilku lat. Przypomnijmy, że w 2016 roku mieliśmy po raz pierwszy o taką rekordową suszę. To był ten rok, który możemy pamiętać chociażby z wydobycia tego, co Szwedzi próbowali wywieźć z Warszawy, a co zgubili właśnie w korycie Wisły. Wówczas Wisłę można było przejść z prawej strony z jednej strony na drugą w Warszawie. Poziom rzeki Wisły był wtedy poniżej 60 centymetrów, a miejscami nawet 30. Natomiast ta sytuacja niestety powtarza się i to jest groźne. Rok do roku mamy zimy bezśnieżne, wiosny bez obfitych opadów. W 2017 roku mieliśmy zaskakującą mokrą jesień, ale to nie wystarczyło, żeby w 2018 roku nie było wiosną suszy. Ja pamiętam naszą rozmowę z panem redaktorem, chyba w sierpniu rozmawialiśmy, wtedy kiedy Wody Polskie rozpoczęły program konsultacji takiego projektu zapobiegania skutkom suszy. I wówczas zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała jesień i jak będzie wyglądała wiosna 2020 roku. No konkluzja była taka, że w oparciu o ówczesny stan wiedzy i ówczesny stan wód, wiadomo było, że susza i rolna, i geologiczna, i taka meteorologiczna zacznie się wiosną. Nikt z nas nie spodziewał się jednak, że zacznie się ona już w styczniu. Byliśmy gdzieś tam mentalnie przygotowani, że pewnie w marcu to już będzie kłopot, ale my w Polsce już od stycznia mamy wielkie niedobory wody. No i tutaj właśnie pojawia się też problem, jeżeli chodzi o samą zimę, bo o tym się mówi w jej kontekście, że to była najcieplejsza zima od początku prowadzenia pomiarów. Jeżeli tutaj się mylę, to Mateusz Barczyk mnie za moment poprawi. No i jednocześnie właśnie bardzo sucha, bo tego śniegu próżno było szukać. On spadał, topił się dosłownie w kilka godzin i po tym śniegu tyle było radości, no i korzyści właśnie płynących z tego nawadniania gleby. Jak to wygląda, ta cała sytuacja wygląda z perspektywy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zimę, no to można tutaj mówić, no nie wiem, o 150-letnim okresie, w którym nienotowane były tak wysokie temperatury, te uśrednione, które nam pozwalają na określenie warunków sezonowych. Również jeżeli chodzi o opady, no trzeba powiedzieć, no, sytuacja była urozmaicona, ale jednak nie poprawiła naszej sytuacji. Zima ogólnie jest takim sezonem, który tych opadów niewiele wkłada, natomiast są to bardzo ważne opady, właśnie jeżeli chodzi o śnieg i o to, że ta pokrywa występuje, że ta pokrywa topi się w okresie przedwiośnia i mamy ten dodatkowy zastrzyk wilgoci. W tej zimy jedynym optymistycznym akcentem był luty, właściwie przełom stycznia i pierwsze tygodnie lutego, kiedy mieliśmy bardzo dużo opadów i normy miesięczne zostały poprzekraczane, no właściwie tak w ujęciu takim średnim dla Polski, można powiedzieć o 200%, znaczy sięgnęły 200% te normy, natomiast luty jest miesiącem klimatologicznie najbardziej suchym, więc te 200% na najbardziej suchy miesiąc to i tak jest niewiele.
Oczywiście to ma swoje konsekwencje. Poprawiło to nieco warunki glebowe. Ciepła zima wpłynęła na to, tu już może mniej moja dziedzina, że jednak roślinność dostała taki sygnał, że pora się budzić. Coś, co tak naprawdę no, na początku może wyglądać dobrze, ale już dzisiaj obserwujemy, że ta sytuacja z takim początkowym strzałem i wilgoci i temperatury spowoduje pogłębienie na tą chwilę warunków. No, w opadach też jest istotna, mam wrażenie, regularność tych opadów, bo jeżeli mówimy tutaj, że 200% było tych opadów w lutym, no to nie znaczy, że ta woda odpowiednio się też w tą glebę, suchą glebę wchłonęła, mogła po prostu po niej spłynąć, no i też korzyści wielkich z takich opadów w sumie nie ma. Kiedy w ogóle pojawią się jakieś opady? Kiedy możemy oczekiwać tego, że ta pogoda jednak się zmieni na korzyść w kontekście zapobiegania suszy? Bo ja dzisiaj odwiedziłem stronę pogodynka.pl, na której właśnie sprawdziłem te następne dni, jak one się zapowiadają. No i w Polsce próżno tych opadów deszczu szukać. No trzeba sięgnąć znacznie dalej. Jeżeli chodzi o czas, to rzeczywiście jest to istotny aspekt, o którym wspomniałeś, Maćku, czyli intensywność opadu i ta powtarzalność. No, ten przełom stycznia i lutego był jednak no, pozytywnym, ale był zdecydowanie niewystarczającym. Po prostu było tego za mało, jeżeli chodzi o ilość. Natomiast wracając już do prognoz na przyszłość, rzeczywiście najbliższy tydzień zapowiada się no, skromnie, jeżeli chodzi o opady. Tych opadów nie prognozujemy. Pierwsze jaskółki zaczynają troszeczkę już tam jakieś sygnały pokazywać się i wydawać sygnały na przełomie kwietnia i maja, kiedy rzeczywiście zaczyna się już robić taka sytuacja pozwalająca na to, że te opady mogą wystąpić. I na potrzeby dzisiejszego programu przyjrzałem najnowsze amerykańskie prognozy klimatologiczne, które no, w bardzo może i nie do końca sprawdzalny sposób, ale jednak jest to jednak jakieś źródło, do którego się odnosimy, pokazuje, że ten maj może nam pokazać trochę dni z opadami. Tak samo to wynika z naszych prognoz sezonowych, że rzeczywiście maj, jeżeli chodzi o opady, na dużym obszarze kraju może się kształtować w okolicach tak zwanej normy. Cokolwiek to przez to rozumiemy, czyli że sumy opadu miesięcznego mogą się w okolicach normy zarysowywać, ale jest też duże prawdopodobieństwo opadów poniżej normy i niewielkie miejscami powyżej normy. To wszystko. To nawet takie powiedzieć... informacje nie napawają, mam wrażenie, takim zbytnim optymizmem. Zaczyna się sezon jednak konwekcyjny, sezon burzowy, i te normy bardzo często, tak jak to było w poprzednich latach, mogą być budowane przez intensywne opady burzowe, które no niestety poprawiają może statystyki, natomiast absolutnie nie poprawiają sytuacji no, geologicznej. No, tym bardziej, że już teraz mamy, możemy chyba tak powiedzieć, że mamy do czynienia z tymi trzema rodzajami suszy, które wyróżniamy: susza atmosferyczna, hydrologiczna, susza rolnicza, bo przecież rolnicy też już alarmują, że jest sucho, że może być problem z uprawami. Co więcej, no to wszystko będzie oznaczało również ewentualny wzrost cen żywności później. Jakie mogą być konsekwencje zatem suszy, z którą mamy już teraz do czynienia? Sławomir Brzusek. No, pierwsza to taka, że rzeczywiście może nam, bo w tej chwili to widzimy, zderzamy to właśnie ze zjawiskami pogodowymi. Siedzimy w domach zamknięci na izolacji socjalnej, tak? Więc niektórzy sięgają w kierunku swoich skrzynek i ogródków. Lepiej to rozumiemy, że może być w połączeniu z majową zimną zośką i zimnymi ogrodnikami i przymrozkami, które w tej chwili się zdarzają, może być to, o czym już ekonomiści bardzo mówią, że ta niestabilna pogoda w tej chwili już wpływa na szacowane na 10% podwyżki cen żywności, a jeżeli maj nie zapewni nam spokojnych deszczy, które nawodnią gleby, no to te podwyżki mogą sięgnąć 15, nawet 20%. Jak to się skończy, będziemy widzieli najprawdopodobniej w okolicach czerwca, lipca, czyli wtedy, kiedy na przykład zboża i owoce zaczną dojrzewać.
Trzeba się szykować na trudny pod tym względem rok. To trzeba uczciwie powiedzieć. Ale to też moje pytanie, czy mamy się szykować na trudny rok z nadzieją, że być może te opady będą większe, czy jednak powinniśmy się przystosowywać do takiej no, ciężkiej sytuacji hydrologicznej w kraju? No zdecydowanie rozsądek podpowiada, że ponieważ nie mamy szklanej kuli i nie wiemy, czy będzie padać, to trzeba przede wszystkim robić wszystko, żeby w sytuacji, kiedy deszcz będzie padał, to żeby ta woda mogła w ziemię wsiąknąć. Więc to, co człowiek jest w stanie zrobić, to przygotować takie systemy działania, tak infrastrukturę przygotować, ale również zmienić tak swoje codzienne sposoby postępowania, techniki postępowania, technologie, których używa, żeby one były bardziej energooszczędne, ale również żeby pozwalały nam na zatrzymywanie wody, która jest. Bo przypomnijmy, że my na co dzień korzystamy przede wszystkim z wód powierzchniowych. Zasoby wód podziemnych w Polsce wcale nie są tak duże, jakby nam się wydawało. A dzisiejszy moment to już jest właśnie taka sytuacja, kiedy coraz częściej na przykład Ministerstwo Rolnictwa mówi, no trzeba by rozważyć, w jaki sposób moglibyśmy wykorzystywać zasoby wody podziemnej, tak żeby... Panowie, tutaj musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Tutaj dostaję taką podpowiedź, że temat rzeka, no i słusznie, rzeczywiście jest to temat rzeka. Mateusz Barczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy oraz Sławomir Brzuzek, ekspert do spraw ekologii, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę, zdrowia życzę, a państwu zdrowia, wytrwałości w czasach epidemii, pandemii koronawirusa, no i tego, żeby nam ten deszcz jednak spadł i żeby chociaż ta susza była tym problemem, z którym nie będziemy musieli się mierzyć w tym roku. Zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w polsce.pl.